Batalionu Zmechanizowanego imienia Legii Akademickiej podpułkownik Stachowiak melduje batalion na uroczystej zbiórce z okazji święta batalionu. Kapitan Grabowski, przejazd dowodzenie. Podwydziały, waszość!
Na prawo! Patrz! Podczas flagowy! Baczność! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Dostojni goście, mieszkańcy Trzebiatowa, panie i panowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, pracownicy wojska. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość z okazji święta 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej. Serdecznie witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pana Michała Jacha wraz z małżonką. W szczególności chciałbym gorąco powitać dowódcę 7 Brygady Obrony Wybrzeża, pana pułkownika dyplomowanego Rafała Ostrowskiego. Witam komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, pana pułkownika Piotra Krizę, od lat związanego z jednostką w Trzebiatowie. A także mojego poprzednika, pułkownika Jarosława Jalowskiego. Dziękuję za przybycie. Bez was nasze dzisiejsze święto nie miałoby takiej rangi. Witam serdecznie pana Zbigniewa Chrynowieckiego, przedstawiciela Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, prezesa Staromiejskiego Środowiska Żołnierzy AK Armii Krajowej RUK i byłego żołnierza 36 Pułku Piechoty porucznika Stanisława Rumianka. Witam również porucznika Janusza Głowackiego, prezesa Zarządu Środowiska Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania Bartkiewicza. Witam gorąco przedstawicieli samorządów lokalnych, pana Kazimierza Sacia, starostę powiatu gryfickiego, i pana Marka Gołuchowskiego, przewodniczącego Rady
Rady Powiatu Gryfickiego oraz radnych powiatu pani Renatę Teresę Korek i pana Leszka Stułę. Witam burmistrza Trzebiatowa, pana Józefa Domańskiego, z zastępcą panem Grzegorzem Olejniczakiem. To dzięki ich uprzejmości i życzliwości możemy obchodzić nasze święto na tym pięknym trzebiatowskim rynku. Witam serdecznie przedstawiciela burmistrza Brwinowa, panią Annę Sobczak, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. Serdecznie witam przedstawicieli wszystkich rodzajów służb mundurowych z regionu. Witam przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciela Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie. Witam dowódców, komendantów, kierowników jednostek, placówek i instytucji garnizonu. Pragnę powitać przedstawicieli duchowieństwa, księdza prałata Andrzeja Dowala oraz księdza majora Zbigniewa Krzesińskiego. Witam serdecznie naszej uroczystości pana profesora doktora habilitowanego Tomasza Komornickiego, syna świętej pamięci generała brygady Stanisława Nałęcz-Komornickiego, który był wielkim przyjacielem naszej jednostki. Witam serdecznie prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego majora Ryszarda Brońskiego, byłego dowódcę 36. Łużyckiego Pułku Zmechanizowanego pułkownika Romualda Pulwera oraz wszystkich byłych żołnierzy, którzy pełnili służbę w garnizonie Trzebiatów i nadal czują się jego częścią. Witam przedstawicieli wszystkich zaprzyjaźnionych związków i instytucji, a zwłaszcza dyrektorów szkół, z którymi łączy nas troska o patriotyczne wychowanie młodzieży. Gorąco witam pracowników wojska, przedstawicieli mediów, entuzjastów i sympatyków wojska oraz wszystkich gości przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska, lecz zapewniam, że jesteście dla mnie równie ważni. Szanowni Państwo, nastąpi teraz odczytanie rozkazu o wyróżnieniach z okazji święta 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej. Pododdziały, baczność! Rozkaz dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża nr 76 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy. Pododdziały, oczy! Na podstawie artykułu 14 ust. 1 punkt 5, artykułu 10 ust. 1 i artykułu 11 ust. 1 punkt 10 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 772 oraz paragrafu 11 punkt 3 litera D, paragrafu 10 ust. 1 punkt 10 litera D rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych za zasługi, znaczące osiągnięcia w dowodzeniu, szkoleniu oraz pracy wychowawczej wyróżnia. Tytułem honorowym zasłużony żołnierz RP z odznaką tytułu honorowego 3 stopnia. Major Łukasz Wojczuk, kapitan Piotr Grabowski, kapitan Mariusz Marko, starszy chorąży Grzegorz Kalinowski. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 punkt 3 w związku z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 11 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej oraz paragrafem 10 ust. 1 punkt 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyróżnienia żołnierzy, żołnierzy oraz oddziałów i instytucji wojskowych za szczególne osiągnięcia wykonywane w danym przypadku wyróżnienia. Nagrodą wieczorem starszy szeregowy komisji wojski, starszy szeregowy Jarosław Prawicki, starszy szeregowy Przewodnik Portala, szeregowy Robert Stolka. Rozkaz podpisał. Powiedziały. Paso! Żołnierze wyróżnieni, odznaczę wojową, dowódcę, wyjdą. Powiedziały. Chodzi! Dobra, już na podznaczenie.
7 Brygady Pomorskiego, zapraszam posła na sędzię. Żołnierze wyróżnieni odznaką honorową. Koszyku, stop! Pododdziały Pasos. Żołnierze wyróżnieni nagrodą rzeczową. Do dowódcy Bystol. Pododdziały Pasik.